Witam serdecznie, kochani. Oto najnowsza edycja pudełka Pure Beauty, lipcowa, i już na pierwszy rzut oka prezentuje się bardzo dobrze. Niespodzianką dla mnie jest ta kartka okolicznościowa. Te karty tworzy klientka Pure Beauty i tak w pierwszym momencie sobie myślę: Boże, jak ona zdołała 2000 kartek zrobić! Dla wszystkich, a potem się dowiedziałam, że to jest nagroda za wypełnienie jakiejś ankiety. Yy, tylko 30 osób otrzymało takie kartki i ja jestem jednym z szczęśliwców. Yy, bardzo się z tego powodu cieszę. Te kartki były różne. Yy, to jest akurat jedna z moich ulubionych grafik Pure Beauty, także tym bardziej jestem zadowolona. Yy, karta jest uniwersalna. Można ją wykorzystać na różne okazje. Ona nawet by się nadawała na wesele. Piękna jest, naprawdę. Ponoć mają być te karty w sprzedaży Pure Beauty, ale trzeba jeszcze chyba właśnie porozmawiać z tą klientką, czy się na to zgadza, czy nie. No i nie wiem, jak to tam się dalej potoczy, ale no, szkoda by było takich pięknych grafik nie wykorzystać. No i tyle tutaj rzeczy mamy obok pudełka bardzo mnie y, ucieszył tutaj krem BB od firmy Wianek z SPF 15 i oczywiście są to filtry mineralne, więc w to mi graj. Skład y, czyściutki, y, godny polecenia, jak najbardziej z pewnością będę używać nasz łagodzący krem BB z SPF 15. Jest wart 39 zł za 50 ml i poleca hashabaj. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest peeling do ciała cytrynowiec plus mięta regenerująco-wygładzający od firmy Bielenda. Jest on wart prawie 20 zł za 350 g. Cieszę się, że akurat dostałam peeling do ciała, a nie peeling do stóp, bo skład oczywiście w tych peelingach do ciała jest lepszy. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to karbomer. Jednak peeling jest kosmetykiem zmywalnym i jakoś tak strasznie mi tutaj ten karbomer nie przeszkadza. Z tego powodu nie będę odrzucać tego kosmetyku, tylko sobie zostawię. I zużyję. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest firma Sajos i suchy szampon do włosów. Bez silikonów, no proszę, dosyć duża pojemność, bo 200 ml. Yy, mamy tutaj oczywiście alkohol denaturyzowany, który nam może wysuszać włosy. Yy, no ale szamponu suchego chyba się nie używa za często, więc no nie wiem, no tak sporadycznie myślę, że y, nie zaszkodzi. Suchy szampon jest wart 17 zł za 200 ml. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest firma Physiogel Gel Hypoallergenic. Y, codzienne nawilżanie, balsam do ciała, do skóry suchej i wrażliwej. I tutaj w składzie tak samo nie ma tragedii, ale jest i karbomer, i sodium karbomer. To już nie jest kosmetyk zmywalny, także decyzję pozostawiam wam. Dosyć duża pojemność, bo 400 ml w cenie 60 zł. Mamy dalej dwie próbki kremu do twarzy Foto Ultra firmy Isdin niestety tutaj skład to jest istna masakra. Już na drugim miejscu mamy filtr chemiczny oktokrylen, który po roku zamienia się w benzofenon, który jest zakazany. Oktokrylen także okrył się złą sławą. Dalej też mamy filtry chemiczne przenikające. Nie polecam, ale to nie jest jedyna rzecz, która mnie tutaj nie zadowala, bo mamy tutaj trometaminę, związki nitrozamin, mamy tutaj polimery akrylowe, PEGI, karbomer. No jest tutaj tego wszystkiego za dużo. Ten krem chyba świeci w ciemności. Absolutnie nie polecam kobietom w ciąży. Krem jest wart 119 zł za 50 ml. Ja bym za niego ani grosza nie dała. Kolejne są także dwie próbki, tym razem firmy ApiVita. Jest to przeciwzmarszczkowy krem pod oczy i do ust. Za 15 ml zapłacilibyśmy 175 zł. Wersja Wine Elixir i tutaj już składowo jest ok. Kolejną rzeczą z tego pudełka. Jest rozświetlająca mgiełka do ciała w cenie 29 zł za 150 ml firma Soulflow. Cieszę się, że dostałam akurat mgiełkę rozświetlającą, a nie piankę brązującą, bo z tymi kosmetykami mi nie po drodze. Jestem troszkę zniesmaczona, bo tutaj tak fajnie chwalą, że z adaptogenami, ale jednak ta mgiełka jest odrobinę syntetyczna, bo zawiera. Kopolimer, akrylowy i silikon, ale myślę, że na specjalną okazję, a taka mi się akurat zbliża za niedługo, podkreślić opaleniznę. To będzie produkt, jak znalazł, więc sobie go zostawiam. Następna jest mgiełka Biolawen, i to jest chyba totalna nowość. Tej firmy. Uwielbiam w ogóle tą linię, ten zapach lawendy i winogron. To jest po prostu odlot w kosmos. A tutaj mamy mgiełkę i to jest mój hit tego pudełka, z pewnością. Już się tutaj muszę popsikać. O! No nie, no to to na pewno szybko mi pójdzie. Mamy tutaj 200 ml. Myślę, że czegoś takiego było mi potrzeba. Cena tej mgiełki to 25 zł za 200 ml i poleca Hashabay. Skład jest tutaj naturalny, a nawet taki nawilżający bo i mocznik jest i pantenol, i gliceryna. Także no, jest kwas hialuronowy, kwas mlekowy. No super. Także można bezpośrednio na ciało psikać i się nie bać. Kolejny jest lakier do paznokci firmy Pironie w cenie 13 zł za 11 ml. Kolor dostałam jakiś taki jasny, pomarańczowy. Ja na pewno nie skorzystam, bo dla mnie lakier do Paznokci to jest przeżytek. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest kojący olejek do oczyszczania skóry wrażliwej i naczynkowej firmy Red Blocker w cenie 24 zł za 145 ml. I tutaj myślę, że już więcej będę mogła powiedzieć na temat tego kosmetyku, bo go przetestowałam, wcześniej dostając go w pudełku Big Glossy. Jest on totalnie nie dla mojej cery, czyli mieszanej. Nie polecam także skórą tłustym. Będzie on idealny, tak jak producent mówi do cery wrażliwej i naczynkowej, a także myślę odwodnionej, suchej, atroficznej, dojrzałej. W ogóle, no, chciałam się troszkę przełamać yy, i, i użyć coś do demakijażu, właśnie olejowego, ale totalnie mi to po prostu nie pasuje. Zapchało mnie to, mimo że nie ma tutaj yy, żadnych syntetycznych substancji, bo są tu yy, dobroczynne olejki i witamina C, nic więcej. Yy, czyli produkt godny polecenia, ale nie dla cer mieszanych. I tłustych. Kolejną rzeczą z tego pudełka jest peeling Gomasz. Ja dostałam wersję Marine Gomasz. Peeling do twarzy z kwasami Aha. No i już się w sumie na niego troszkę cieszyłam. Niestety mamy w składzie kropolimer akrylowy, więc ten efekt będzie raczej złudny te gumkowanie, to będą się tam rolować raczej te crosspolymery niż nasz naskórek, więc mm, ja sobie odpuszczę. To jest produkt podobny do Aquayo. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, ale no, ja, ja odpuszczam i peeling jest wart prawie 16 zł za 75 ml. Tutaj mamy fantastyczne serum do twarzy firmy Only Bio, Adaptogenne, rozświetlające w cenie prawie 40 zł za 30 ml. E, mamy tutaj witaminę C, Reishi i Granat. E, produkt prawie w 100% naturalny. E, I poleca Hashabay. Następnym kosmetykiem jest maska do włosów regenerująco-naprawcza. Od firmy BioCap. Za 200 ml zapłacilibyśmy prawie 70 zł. Mamy tutaj pojemność 50 ml, więc cenę trzeba policzyć, podzielić na 4. Wyjdzie coś około 16 zł. Skład czyściutki, idealny. Pewnie mi zapach nie podejdzie, ale to nie jest najważniejsze akurat. I ostatnie już rzeczy z tego pudełka to suplementy. Kontynuacja naszej kuracji. Jedne suplementy są do włosów i paznokci. Drugie są na piękne włosy z biotyną. No ja tam niewiele tych tabletek zażyłam. Bo mam teraz tyle suplementów do zażywania, że no, trudno mi się w tym już połapać. Ale fajnie, fajnie, że coś takiego się znowu pojawiło w pudełku bardzo bogate i przydatne pudełko, wszystkie te rzeczy w jakiś sposób mi się przydadzą więc sobie je zostawiam te odpuszczam, no jest ich niewiele to nie jest do mojej cery balsamów mam akurat dużo ten sobie podaruję i wszystkie te kosmetyki znajdą się na moim Winted i Lowelusia. Wartość tego pudełka to około 350 zł, czyli no dosyć sporo. Ja jestem mega zadowolona. Piszcie mi tutaj w komentarzach, jak pudełko Wam się spodobało. Do usłyszenia!